Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół i wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. No, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popach, mówię ci. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Thor. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Miło było cię spotkać.